dzisiaj robimy kisiel poziomkowy z cukrem i dzisiaj nie będę podkładał już z komputera, tylko po prostu, bo nie wiem, ale zawsze nie wiem, ale teraz to ja w ogóle nic nie wiem. Jest to kisiel smak poziomkowy z cukrem i będziemy go dzisiaj robić. Przepraszam za okropny nieporządek w kuchni, ale no nie wiem. Tudum, tudum. Teraz, patrzcie, to musi być w takim efektem takim, co nie? I tutaj mamy takie coś. Fajnie to wygląda nawet. Dobra. Teraz trzeba, tak, tam jest napisane z 0,5 litra z i myny ei wy ody y odyly ei pyły syzy kly any ky i fy zawartość opakowania dobrze wymieszaj, pozostała część wody zagotuj. No to, czyli tak. Tutaj macie tutaj wszystkie składniki, tam coś tam. A ja szukam swojej arcy jakiejś tam. Kurczę, gdzie to jest? Arcy jakiejś tej miarki wodoszczelnej. Więc sobie poczekajcie chwilę, bo ją znalazłam. Więc tak, 500 litrów zimnej wody, tutaj przekładam, 500 litrów no dlaczego muszę iść do kranu? Dobra, więc teraz będzie to tak wygląda. Ebe, umyj siebie. Przepraszam za straszny nieporządek, naprawdę, przepraszam. Oj. A nie, jeszcze jest spoko. No trochę za dużo, ale woda wyparuje, więc naura trochę wody. Więc teraz czuję się najgorzej, bo muszę wylewać wodę, żeby ten... Więc patrzcie, tak to wygląda. Teraz ice stock. Teraz powinno być dużo memów z tym, że tak sobie trzymam. Kiedy dzwoni do ciebie mama i mówi, że jest w Stanach. Bum. Więc teraz... O kurde, to będzie trudne. Lecz skuteczny, jak to mówi mistrz Wu, czy tam kto tam. No taki z Ninjago, chłop. Mam nadzieję, że nie widać mojej twarzy, a jeśli widać, to mi powiedzcie. Tak w ogóle tutaj mnie to jeszcze ruszyło z swoim sklepem, restauracją i wszystko. Za 500 zł w pierwszym dniu, bo w drugim już będzie za 300. Kurde, ten głupi... Piiiip! Grzegorz, to trzeba tak? O nie! Oh no! Widzicie, co trzeba zrobić? Wlać! Widzicie? Wlać! Do... takiego garka, a nie takiego, bo ja ten, takiego garka, a nie takiego czajnika, więc przepraszam, że, bo to był przedłużacz odcinka i tu jeszcze mój kot się patrzy. No, właściwie co tu się robi? Co to jest? Jak? Patrzcie na to. Jak
jak nie będziesz wyrzucał takich rzeczy, to będzie 100 takich papierków i to w jednym takim, na takim jednym, na jednym takim czymsiu. Więc akcja wyrzucaj śmieci, to będzie hashtag. Twój stary winiary inator. No. Na ura. Przed chwilą jadłem pierogi. Teraz sobie skosztuję tego. A, dobra. Gdzie jestem? Gdzie? Gdzie jest? Czekajcie. Tu nie ma garka. Widzicie? Sami widzicie, nie ma garka. Tu też nie ma, ale ten duży się nie przyda. A może w mojej arcy dobrej? Tej. No nie ma. No to trzeba użyć ostatecznej broni ostatecznej. Poczekajcie, ja muszę do tego wleźć. Więc przez chwilę poglądacie sobie ścianę. Opyk jest ściana. Przepraszam za takie rzeczy, ale po prostu czasem muszę przedłużyć swoje odcinki. I tak w ogóle, to w ekranie końcowym znajdzie się taka pewna, że taka pewna rzecz, że subskrybujcie mój kanał i kanał mojego kolegi Tymek K. I tak ogólnie to lubię, bardzo lubię, to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Lubię gniazdka, wszystko zmieniać. To jest moja woda Duffy, a nie Brita. Więc dobra. Mam ten garek. Teraz biorę mój czajnik, niezagotowany na szczęście, bo właściwie... No. I co tu trzeba zrobić? 500 litrów zimnej wody od tej pół szklanki. Boże, co tu trzeba zrobić? Ja nie wiem. Dobra. Wiecie, przerwa na reklamy musi być. Bo reżyser nie wie, jak co zrobić. Witamy reklamy bardzo wesoło. Widzimy kotka, który je piccolo, wącha obiektyw, jak ten bezczelny kot. Jaki? Młot, kot... Szprot. Znamy reklamy. Tu-tu-tum! Siup. Jesteśmy. Reżyser wreszcie nauczył się wszystkiego na pamięć. No to dzień dobry, wreszcie wróciłem. I co tu trzeba zrobić taką się? A wsypu zawartość opakowania. Dobrze zamieszaj. Poczekajcie. Pół szklanki trzeba na... Dobra. Tu jest szklanka, co nie? Jest szklanka. Szklanka przezroczysta, więc ten... To jest najgorsze. No, patrzcie. Pół szklanki, tak? Tak. Dobra. I teraz mamy te swoje 77 gram cukru, skrobi ziemniaczanej, regulatora kwasowości, kwasu cytronowego, koncentratu roślinnego 0,2%, marfy, hibiskusa, krokosza, witaminy D, aromatu jakiegoś, soli, malto, dekstryny i mleka, tam może zawierać mleko, jest napisane, 7,2 cukru. O! Widzi się to? I tak właśnie wygląda najlepsza rzecz na świecie. Ja nagrywa się? No. Więc co my robimy właściwie? A! Tutaj mamy swoje kilka tych takich wody. Ale po pierwsze ja muszę się przełączyć, chyba że chcecie widzieć moją twarz. A jeśli chcecie widzieć moją twarz, to potem zobaczycie. Jak będzie pod tym filmem 20 lajków. Ale mój rekord to jest, wyobraźcie sobie, 10 łapek. Znaczy 9, przepraszam. Więc tu dum, 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 dum,
Dum, dum, dum, dum, dum. Są tu już dwa obiekty stokowe, czy to nie, efekty stokowe. No patrzcie, jakie to jest. Nigdy tego nie jadł. W sensie, wiecie, w trakcie mieszkania ja wam powiem pewną rzecz, która mnie zasmuciła, że mam tylko 140. Dymon, ile ja mam subskrypcji? Już sam nie pamiętam. Więc nawet nie patrzyłam. Mówi, że nie patrzył? Nie, nawet nie oglądam. No, nawet mnie nie ogląda. No, to zawołaj kogoś innego, żeby tam mówił, ile ja mam subskrypcji, bo ja nie pamiętam. Tam 146 jakieś, nie pamiętam. No i. Dobra, nie musisz się pytać, to był tylko żart. Chłop się nie zna na żartach. No trudno. Sobie mieszamy. Mieszu, losu. I teraz... Widać moją twarz? Ja. Zobaczę, czy widać. Dobra. Coś chyba się zaczęło albo coś. No ale... O, pyk. I się wreszcie robi. Teraz musimy tylko mieszać. Patrzcie, czwarty moment stokowy. Nie, trzeci. A teraz uwaga. Patrzcie. A teraz patrzcie. No, w sensie ciągle macie patrzeć na ekran, bo od tego jest YouTube przecież, nie? Jak, patrzcie, albo takie coś, o, patrzcie, pik, znaczy, gdzie indziej, o, teraz, fajny efekt, nie? Ale ja się tego nauczyłem w przedszkolu, kurczę, w przedszkolu, no sami nie uwierzycie, numer 5221. No, w sensie jestem bardzo żartobliwy. No nie. No. Poczekajcie. Jest. Nie wiem. Jest ogólnie 16:48. No ten film rzucę jakoś. W sensie. No nie wiem, co się jutro stanie, bo wiecie, do 18 kwietnia szkoły. Boże. Zamknięte, ale. Dzisiaj jest 7, środa, sisi. Tak? Środa. Dzień, wujku, środa dziś. Więc wy to będziecie oglądać w 8. Chyba, że nie zdążę. Witam tu ja, scenarzysta. Wreszcie ktoś, kto ma trochę... Jak to się nazywa? IQ, żeby... Żeby znaleźć i ja strzelam. U was jest teraz 14. Zgadłem, dziękuję. I ja jeśli nie, to włączę ten film, bo to jest tylko dla ludzi, którzy oglądają to o 14. I co? To spytałeś się kogoś, ile ma subskrypcji, Dymon? Ale kogo? No. Kogoś! Dobre pytanie! Dobra, więc... chyba już trzeba dawać. Nie, jeszcze nie bulbuluję. Patrzcie. Dobra. Bulbuluję, ale tak średnio. Widzicie, para leci. Więc muszę włączyć OLED. Nie, jak to się nazywa? No coś tam. Chwila, to chyba to, nie? Tak, ale będzie te, kurczę. No. No patrzcie, jakie to jest piękne. Dobra, po prostu ja nic nie mówię. Więc wiecie, tak to wygląda, ale już bulbuluję, więc... No...
O nie, mój kot Icek. Nie. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota gołąb. Więc ja będę musiał to wrzucić, więc może będzie widać moją twarz. Więc na ra. Ale akces, tak coś się zrobiło. Zaciekawiłeś się. No patrzcie, tak się ciekawi. Naprawdę. A tam coś szarego jeszcze znalazłem. No właśnie, coś szarego znalazłem, ale wiecie, ja z aparatem nie lubię wychodzić na dwóch, bo wiecie, boję się, że coś się stanie. Ale to by było na tyle. Papa, cześć. Siup. Poczekajcie, muszę czekać na jakąś równą sekundę, żeby było idealnie. Na ekran końcowy. Tum! Tu, koniec! Co to moja twarz? Może mnie znaleźliście, ale nie pamiętam. Czego? Też nie wiem. Więc no, to tyle chyba. No, do widzenia. Żartowałem! Już zrobiony. No, będę musiał przelać, więc moja twarz brzmi znajomo. Tylko twoja twarz brzmi znajomo. Ej, teraz połapałem sobie. Moja twarz śpiewa, nie? Ale twarz nie może śpiewać. Jakby, jak to możliwe, że twarz śpiewa? No, w sensie buzia. W sensie, moja buzia brzmi znajomo, a nie moja twarz, bo twarz to takie echem. No, ale no trudno. Koniec i zapraszam do ekranu końcowego. Tu. Straciłem 10 sekund życia. Tu. 20 sekund za chwilę.